Hej, hej, witajcie w Cyfry 5, Indonezja, Gadżet Mada oczywiście, boski poziom trudności, no i pięknie to tutaj wszystko wygląda, pięknie w poprzednim odcinku powojowaliśmy, podbijaliśmy dwa miasta wroga zdobyte, no i kolejne, kurde, są już na wyciągnięcie ręki. Kończy się armia Japończykowi, miejmy nadzieję, zaraz to się okaże w demo. No i jak widać udało mi się bez większego kłopotu namówić Sulejmana do ataku na Kamehamehę. Także niech się chłopaki biją. Tam mu zapłaciłem konie, o widać nie mam konie, nie mam żelaza, trochę złota i już. Dużo nie trzeba było. Także pięknie, pięknie. Tutaj się trochę martwię, bo jak mi wparuje tą drogą, jakąś szybką jednostkę musiałbym mieć. Tutaj jakiś czołg na przykład, to dałby radę. Ale nie wiem, czy to zrobi. Aha, i biją się, już się biją, dobra. Dobre, dobre, dobre. Ojejku, Belgrad zdobył Osman. Co oni tam szaleją? O, widzicie? Ale to już są te... A nie, one wyszły, to jeszcze nie walą. Nie przechwytują. Ojejku. Skąd on wali? Stąd? Leci, leci, leci. A, tu jest gdzieś jakiś skurczybyk. No i tu, ooo, jeszcze ma tej floty. Zaraz w demo obadamy. To łatwo zabijemy, tak jak mówiłem. Wyszło, musi się rozstawić. Także spoko. O kurde, ma tego jeszcze. No nie, atakują wreszcie. Dobra, to spoko. Spoko. Myślałem, że coś nie będą chciały. Aha, bo on to atakował, to się broniły. No to ja się bronią, to się zawsze bronią. Dobra, to luzik, to luzik. No, cóż my tutaj mamy? Zero. No tu są dziadostwa, jakieś straszne. Kamehameha przeciw mnie, a to ciekawe, spiskuje. Co za gnida. I połączenie, 73 złota, no. Valetta, o proszę. Jakie rzeczy. Dobra, tutaj się tym zajmijmy najpierw. Spróbujmy jednego typiora zabić. I to się chyba uda. O, stąd se poszedł. Chwila, chwila. I to się teraz nie musi rozstawiać. Ale to ma mało punktów ruchu teraz po takich wertepach. Dobra. Zobaczymy. Może się przyda. Może się to jeszcze przyda. Czyli tym... Walniemy w to, myślę. Albo nie, jakbym musiał coś dobić, bo tak się może okazać. O, niestety. To najpierw. Chwilka, chwilka. Dobra, tu zabiliśmy. O, zabijemy tego, dobra. To robimy tak. I bum. No i z tego wal... O, jejku, zapomniałem o tym admirale. No, ale się udało, no całe szczęście. Bo jakbym nie zabił którejś jednostki, to bym płakał. No i wreszcie. A nie, jeszcze mi tu blokuje pierdykany. O, i widzicie, żyje. Kurczę, pieczony. Za dwie... Tu jeden się uchował. Damy radę. Damy radę. Oj, wino się cieszą, proszę państwa. Cóż tu się dzieje? Jaki ty masz awans? Nie, tutaj też chyba takowy damy. Ciach. Może się to przydać. I na razie to tutaj zostawię. Chociaż nie, może bym tutaj wziął, bo Wenecję też bym chciał zdobyć na zakończenie. Tę wyspę tutaj i Wenecję. A tych chłopaków, gdzie ja ich mogę przerzucić? No tutaj to na pewno nie. Jaki oni mają zasięg? Nie pamiętam. Oddziały X-com to mają potężny. A ci mają dotąd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pól. To malutko. A chwilka, a ty, panie kolego, ty byś nie, też nie ma 10. Ajajaj. Taki piękny desancik bym tu zrobił, kurde no. Ale dobra, nie będziemy kombinowali jakoś tam przesadnie. Co to za biedny pancernik jakiś? O,
37. Darujemy sobie to wszystko tutaj. Zabieramy na... Nie strzelę. Ale to mi tak muszę ruszyć, żeby w kolejnej turze strzelić. Już tak będę chciał się ustawić, żeby wyblos oczywiście walić. Już niebawem. I teraz tak. Zblokujmy te pola, żeby mi nie zdobyli tego miasta oczywiście. Czuwacie, chłopaki. A, też czuwacie. Zobaczmy, jakie mamy zasięgi. No mizerne, jak się okazuje. Czyli dobrze by było... No, przestawić te bombery. Ale gdzie, jak te miasta takie kurde obite, zbite i w ogóle bieda. Chwila, idziemy Byblos wyzwolić czy na Kyoto? Bo tutaj to burdel straszny, ale tutaj też bym się musiał tędy przybijać. Nie, to na Kyoto chyba, ale Kyoto jak ja je potem obstawię? Kurde, to potrzebuję tych... spod ochroniarzy. Ale to potrzebuję tych jednostek, żeby je ich eskortować po wodzie. Kurde. To jak wyzwolę, to ciężko będzie odbić chyba tym wariatom. Bo ja tego miasta nie chcę przejąć, także jakbym wyzwolił i potem je stracił, to bym mógł znów wyzwolić i tam bonusy te same bym miał, także nie ma co by, nie byłoby nad czym płakać. I to jest dobry plan. Walimy w to w pierwszej kolejności. Tylko chwila, tak żeby wykorzystać to wszystko. No, w tej linii mogę ustawić te moje pancerniaki. Gdzie jest jeszcze jeden? A tu, jak wół stoi. Oj, no tak, bo to jest ten, kurczę. Dobra, to dajemy tutaj. To w takim razie myślę, że damy... A tutaj... O, i teraz tak, to trzeba zabić, to jest najgroźniejsze pierdykane, czyli w to walimy i pięknie by było, jakbym mógł to dobić, ale niestety tak się nie da. To już też nie ma punktów ruchu, to walimy w to, dobijemy bomberem, chociaż to takie wiecie, to będzie bolało po prostu. Teraz tak, tych chłopaków... Ojejku. Mizerne te nasze zasięgi. Ale tu ich schowamy chyba. O, tu powiedzmy. Tego już podstawmy bliżej. O, ty musisz bronić domciu. Razem z tym chyba. Albo nawet dwóch takich słabszych tu damy. Ej, tu nie ma nikogo? Poważnie? Dobra, to chłopaki bronią. A tu płyniemy na polowanie, na poszukiwania ofiar. Te dwie jednostki, to i to tutaj będzie harcowało. Spokojnie, spokojnie. Nie ma nikogo? No, wreszcie. Stóweczka, jak ja to uwielbiam, Boże, jak ja uwielbiam te pierdykane. No, nie ma nikogo. Okręty podwodne, one są takie kochane. Tutaj zostawimy, bo od strony Wenecji może coś tam płynąć. Zapewne. A i chłopakami z tej Maryśki. Tylko, że tutaj nikogo nie ma i to mnie wcale nie cieszy. Ja bym tutaj chętnie kogoś spotkał. Kogoś takiego złego. Nie, dobra, będziemy miasto obstawiać. Czyli tak, tu mamy dwa okręty podwodne, tu mamy dwa i tu mamy dwa. I to jest nasza szóstka wielka, czyli teraz te jednostki musimy przebazować, bo mamy zasięg, no mamy w to niby. Mamy w to, ale to my tymi bomberami. I on się odezwie...
Dobra, tak to zróbmy. Tu już spoko i bezpiecznie. Teraz. Albo dobra, tym. Spróbujmy to zabić. Udało się, bardzo ładnie. W Kyoto jedną jednostką walić się sensu nie ma. Niech się to podleczy, czyli w kolejnej turze się odezwi i tak się leczy. To jest takie ranne, ale to... Niech se tu śpi. Niszczyciel niech się tutaj leczy. No i przestawiamy te bombery. W ogóle mi się to nie podoba, bo tej... tutaj też... Nie no, to miasto to obronię. Dobra, to przestawiamy wszystko. Wszystko, kurczę. Ciach. I to się w każdej turze oczywiście leczy. Myśliwce też, bo one będą nas tu bronić przed zerami. Ciach. To jest wszystko od miast, te bombery, i one będą musiały... No to tutaj zdobyć, a potem znów je przestawię tutaj i na zakończenie Wenecję sobie zdobędziemy. Taki plan, szanowni państwo. Tu się schowaj, żeby cię nie zabili i koniec. Spoko, dobrze. Już się chyba tutaj Japończyka nie boję, ewentualnie jakby mi, wiecie czym, przypierniczył. Jakąś bombką atomową, tfu. Po co mi się to przypomniało? Przestałem się już bać. O Boziu. Ale to chyba nie moje. Tak. To przyjazne plądruje. Polinezyjskie. No dobra. Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. No i tak, wali w to miasto, tak jak mówiliśmy, ale ono jest obstawione w tym momencie. Za chwilę też będziemy je bronić tymi myśliwcami tutaj. Pelotki już ładnie działają, pięknie działają, o to chodziło. Oho, wali pancerniaka, a bo on tam miał jednostkę. A teraz niestety bezkarnie już wali. Niestety, a widzicie? Całe miasto zbił i jakby tylko miał jak tam wejść, to by wszedł jak do siebie. No to jego niby. Paktu obronnego, cytruski, konie. Dobra, zagadajmy do Sulejmana, bo to o Sulejmana chodzi. Ja tam do niego zagadywałem niedawno. Dobra, bierzemy to, bo to jest ciągle przydatne. I weźmy się tego, pozbądźmy, bo to jest kurde za dużo tego. Przestaje być, trudno, tam się to ogarnie w swoim czasie. Samarinda ciągle. Kurczę, ile on tego tutaj ma. Ila moment. A, nie sięgnie, kurde, dobra, to dobijmy to po prostu i tyle. Spróbujmy. 44. 14, to też by było dobrze przezbroić. Nie ma żadnego złego. No nie ma. To spoko. O to chodziło właśnie. Dziękuję mój przyjacielu. Dlatego go tam nie atakowałem, bo to się wiecie jakby skończyło. Dobra, na posterunek. Tutaj pilnujemy. Oj, to nie był ten posterunek, ale pilnujemy Izumo. Te się leczą. Bardzo dobrze. Teraz byśmy chcieli walnąć w to miasto. Oczywiście je zdobyć. Ojejku, nie ma zasięgu. To nawet nie mamy czym zdobyć w tej turze. To nie fajno. Damy to tutaj. Ciach. Dobra, ten trochę będzie walił, ale to nie szkodzi. Tymi bomberami właśnie. Oj, tam bomberami. Pancernikami planuję Byblos ostrzelać i Byblos zdobyć.
Także spokojnie sobie będę walił. Spokojnie sobie będę walił. Osłaniał jakieś wsparcie, które tutaj ewentualnie może przypłynąć. Kolejny podwójny. Kolejny podwójny. Kurde, jakie to jest piękne. Tylko niech się pojawi coś. No, gdzie to kurde wsparcie jakieś? O, dziękuję. O, jak pięknie. O, jak pięknie. I poszedł z dymem. Oj, tu już nie strzelę. O, tu już nie ma. Dobra, to chłopaki w kolejnej turze. Dobra, 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 dobra. Oj, teraz tak. Czy my chcemy już walić w Kyoto? No ten już zipie nawet. To jakby tu... O kurde, nie ma zasięgu. No to nie fajnie. No to nie fajnie. Dobra, to miasto można zdobyć o tak, tylko stąd i stąd, z wody, no i oczywiście z lądu. To lotniskowcami obstawimy te dwa pola, a tymi idziemy pływać i harcować. O, dziękuję, jest wreszcie jakiś przeciwnik. Czy tutaj nie, nie strzeli mnie z miasta, niczego mi nie zrobi, to spokojnie. Tu jak podpłynę, to będziemy widzieli te latadła. Bo tam są bankowo. Trzeba się cofnąć może. Tak, 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 tak. Nie ma co tam kozaczyć. Tu jest dobrze jak jest. Wy tutaj czuwacie, czuwacie. O, czyli tym trzeba wypłynąć na posterunek. Ciach, myśliwce mają właśnie przejmować, przejmować. Tym za chwilę będziemy walić. Tym zdobędziemy Byblos, tym zdobędziemy Kyoto. Tamci niech się leczą. Okej, dobra, plan jest taki dość prosty. 122? No troszkę bolało, ale trzeba. O, goły lotniskowiec, jakże pięknie. No i patrzcie, jakie to też fajne, że one tak daleko latać nie muszą. I patrzcie, nie ma już co bronić. Nie ma już co bronić. Bezkarnie walą. Czyż to nie piękne? No piękne przecież, tu mamy od miast. Dobra. No i dobra, tym też. Taki bomber niby, ale walimy nim w miasto, myślę. Już jednostek tu prawie nie ma. A miałem zobaczyć demo. Wygrywa Kamehameha. Najgorsza jest Anglia. Ojejko, ja wcześniej spojrzałem, kto był najgorszy. Już nie jestem pewien. To mi pewnie napiszecie, jak coś... Dobra, spokojnie, spokojnie. 18 minutek na zegarze, to tam może być. Czuwacie, ładnie wszystko wyszło. Tutaj w swoim czasie przypłyniemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest bezpiecznie. Kolejne jednostki się robią. Złota 95 na turę może być. Nie tam. Umieraj, umieraj. No kurde, przyjazne znowu. Szkoda troszkę, ale niech będzie. Niech się chłopaki napierniczają, niech w wyniku tej wojny nie osiągają jakichś zdobyczy terytorialnych, ale żeby bardzo, ale... Wiesz, ty bezczelny idioto. Ale żeby bardzo się poranili i jednostki sobie poniszczyli i tak dalej. Uwaga, będzie płonął, tak jest. To pelotka go zniszczyła. Ten wali w tego, spoko. O! O! Tego się nie spodziewałem. Kurde, kolejny.
To wali ten mój dobry chyba, trzeba będzie stąd te spierniczać niestety. Z niszczycielami trzeba pływać tak naprawdę. Okręty podwodne i niszczyciele. Albo trzymać się poza zasięgiem, poza widokiem, czyli na przykład nie granicy. Oho, zaraz pierniczyły z Byblos. Koniec paktu, znowu, ja pierniczę, jakie to jest głupie. Czemu tak się robi? Ale to jest genialne, ale idziemy w to. Ta gra jest wyjątkowa. Zakładam, że Sulejman też ma taką flotę, że to się w pale nie mieści. Podwójny atak idziemy. Wiadomo. Dobra, jakieś tam doświadczenie sobie zdobędziemy. Ciach, ciach. Oj, nie chciałem go zabić wcale. Albo nie chciałem, bo tutaj nie dam rady pojedynczo. Dobra, taką. Nad wyspą. A, zmieniłem na latarnię, bo to miasto nie dawało sobie rady żywnościowo, także zmieniłem po to, żeby... No, Ludek nie umarł, a przystań potem. A przystań potem, dobra. O, czyli bezpiecznie. Czyli bezpiecznie. Ja bym chętnie tego przybazował. Tylko nie sięgnę, no nie. Tutaj, do tego. O, to potem się zrobi. A dajmy go tutaj. 87. O kurde! Jeszcze ma tego. O kurde, nawet nie zabije. To by się przydał mój przyjaciel. Pyteasz. O cholera, no nie mam czym go tu dopaść. Zabijemy te jednostki. Jak mogę po stówie, to walimy po stówie, bo to będzie padało, kurde, jak muchy, idealnie, optymalnie. To chyba płynęło tam na odsiecz. Tak mi się wydaje. I oddalimy się trochę. Oż kurde, przeżyło gówno. Dobra, mam takiego bombera, który to dobije. A ten może dobić. Nie, tym to chyba zabijemy o to. A, zdechnij. Łe, łe, łe. O, tego mam takiego. I ten poprawi. O, nie ma zasięgu. Dobra, to wal w to. Ojejku, i w tej turze czyżbyśmy Kyoto zdobyli i Byblos nawet? Poważnie? Nie, chyba nie. Kyoto to nie wydaje mi się. To by trochę dziwne było. Tak szybko? 110? Chociaż kto wie. Ej, to się może udać. I się wstrzymamy, bo to może już się udać. Tutaj sobie dalej walimy na spokojnie. Tu mnie strzelał ten skurczybyk będzie. Brakuje trochę. Tu już nie mamy czym, tu też nie mamy czym, tu mamy jeszcze jednego. Ale to będzie mało niestety. To w kolejnej turze obydwa miasta. A to akurat będzie na zakończenie odcinka. Tak, nie ma co tutaj atakować, nie ma co na pałę lecieć. Te coś kombinują. Będzie mnie w tego walił, ale to mi krzywdy nie zrobi. Nie ma bata. Dobra, wracamy się. I wracamy się. A, był tylko szybki rzut okiem. Nie wiem, czy chcę stąd wychodzić.
Ale Kyoto też trzeba będzie potem obstawić i bronić jakoś. Nie no, potrzebuję jednostek. No potrzebuję tych, kurczę, właśnie. O tych. Tych kolegów tutaj. Jak oni by tutaj już mogli wylądować, to by było, kurczę, prawie dobrze. Ale stąd też nie ma 10. Stąd też... A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O, stąd może. Nie no, ja będę musiał nimi płynąć. Po prostu. O, ho, ho. Dobra, to wyląduj, panie kolego. A dajmy go tutaj. Tego dajmy tutaj i nimi będziemy płynęli tam. No to bym też mógł zabrać, ale trochę się obawiam. Tylko pytanie, czy mam czego? Może nie, mogę nie mieć tak naprawdę. Czy wytrzymamy jeszcze jeden taki ostrzał? Nie, no powinienem wytrzymać. To walimy. To walimy. Mały rzut okiem i spierniczamy stąd. Dobra, ojejku, daleko to ja nie spierniczę. Ale odsuniemy się trochę. Dobra. Ciach, ten taki biedny będzie, ale będzie. I on będzie w ogóle bronił domu. Bo tymi gigantami idziemy na wojnę. I tym gigantem pójdziemy na wojnę. To są dwie, trzy, no czterema jednostkami musimy iść na wojnę. Dobra. I jednym i tym drugim tu zostaniemy. O, myśliwce sobie poradzą. Dobra, tak ma być. Tak ma być i szybko kolejna turka. Sulejman, ciach, 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 Honolulu. To nieistotne. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zaatakuje. Jeszcze jedna tura. I dwa miasta, miejmy nadzieję. Uda się w tej turze zdobyć. Uwaga, uwaga. Odsiecz płynie, która jednak krzywdy zrobić mi nie powinna. Nie lubię też tak tej mojej armii floty rozdzielać, tak jak tutaj. Dwie jednostki tylko. Łatwo może któraś zginąć. Ale załóżmy, że już nie ma takiej siły wojskowej Oda, żeby stanowić dla mnie jakieś większe zagrożenie, także spokojnie. Atakuje Shimonoseki i trochę straszy tym sposobem. Ale nie powinien go zdobyć w żaden sposób. Co już? Panie, panie, z czym do ludzi? Panie. Panie. I tu kiedyś też armii trochę japońskiej było. O, jak mi przykro. No, ci się przydadzą, bo te zera są potężne i trochę też tych moich biją, jak widać. O kurde. Myślałem, że wytrzyma. Nie wytrzymał. Ale pancerniki to już jest powoli stają się reliktem przeszłości. Krążowniki rakietowe będą je zastępowały. Także jak mi tam zginą te jednostki, to rozpaczał nie będę. No chociaż trochę boli to, że... Ojejku. Stałem się śmiercią. Boli troszkę to... O, wypłynął skurczybyk. Że mi są te jednostki potrzebne do tego, żeby kurde to by w losy zdobyć. Teraz jeszcze poprawię tymi. O kurde! Nie wiem, czy Kyoto zdobędę w tej turze w takim razie. O, zabiję. Widzicie? Tutaj dlatego zostawiłem te jednostki, bo tutaj ciągle jakieś patałachy pływają. O, podleczyły mi się te jednostki, to jest piękne. A no, zaatakujmy.
Jak oddalę kamerę, to nie słychać tych rzeczy, które tu się odbywają. Ojejku, jejku, jejku. Technologii, no to ja wiem. Coś tu się aizumo, okej. Umowa naukowa zakończona, premię dostałem, rozszczepienie atomu i tamte się też zrobiły. No dobra, idziemy po te krążowniki rakietowe, jak mówiłem. Ojejku, chociaż ten teleskop Hubble'a też bym chętnie zdobył. No to gówno trzeba zabić. Dzień dobry. Bom. Kurde, kolejny. Ojejku, jejku, 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 jejku. To na pewno trzeba zdobyć. Nie wiem, czy jak Kyoto dam radę zdobyć. No to bym musiał pozabijać, a to nie jest takie proste. Poczekam chyba z tym Kyoto. Dobijmy to Byblos. Jednostka morska. Tutaj podgląd jakiś mamy. Bomber. Możemy też poczekać, niech się to podleczy. To jest też niegłupi plan. Myśliwiec. Zasięg można mu zwiększyć. A, to źle pamiętałem. Wydawało mi się, że myśliwce mogą być na tym lotniskowcu, żeby być takimi. No to trochę głupie. Brakuje w ogóle takich nowszych lotniskowców po prostu. O, to było piękne. Dobra, ci tutaj będą bronić. Dzielnie. Czyli ty masz się leczyć. Ty coś będziesz walił. Jeszcze nie wiem w co takiego, ale w coś takiego... O, to pewnie. Dobra, dobijmy skurczybyka, czyli to miasto Byblos. Nawet wytrzymałe pierdykane. A idźmy w to. I poczekajmy chwilę, bo ja bym chciał to miasto teraz zaatakować, nie przesadzić. A kurde, jeszcze? A nie, fajnie. Nie podoba mi się. No chyba dam radę takim zdrowym tym. Nie no, dam. Kosztowny atak, dobra. O, pięknie. Zobaczmy miasto. Ono jest niezłe. Ale ja go nie będę bronił. Bez ból. Jeszcze wiele miast muszę podbić, także mi tego zadowolenia niby mam dużo, ale będę go jeszcze więcej potrzebował. No chciałem zobaczyć, jakie to miasto, bo ja nawet nie pamiętam. Ojejku, jeszcze gra się nie odświeżyła. Dobra, to trudno. To trudno, zajmiemy się tym potem. Idź tutaj na ten nasz teren sojuszniczy. O, o, o! Ojejku! Natrafiłem na Byblos. Ciekawe, nie? Nadmorskie żarło mi daje, a to dupa trochę, no tak. Nie, to trochę słabo, ale węgiel, wino. Niech będzie. Zabijmy dziada. O kurde, kolejny jest. Ty się tu podlecz. Mój panie kolego, ty spierniczaj tutaj, was stąd będę zabierał. Tu was będą chcieli strzelać zapewne. A, bo to na płaski teren jeszcze. A, dobra, tutaj wejdźmy. Tu wejdźmy... Czy ja to będę plądrował? Nie, bo to moje. Zakładam, że to już moje. Czuwaj tutaj, nie lecz się. A, idziemy... Uuu, patrzcie, jakie rzeczy. Kurde, odcinek muszę kończyć. Nie, no dobra, to kończę. Byblos zdobyłem, to kończę, bo jak się rozpędzę to kolejnymi zabawami, to wiecie,
jeszcze zajdzie do 40 minut, a tego bym nie chciał. Także kolejne miasto udało się zdobyć i wyzwolić. Żarło dzięki temu mam, co niekoniecznie mi jest potrzebne, ale niechaj będzie, wino i węgiel się przydadzą jak najbardziej. No i punkty wpływów oczywiście też. Może dyplomatycznie to wygram, kto wie, kto wie. W każdym razie tutaj za chwilę będziemy bojować. No i szli na Zurych, Satsumę, no i przede wszystkim Kyoto. Od tego zaczniemy kolejny odcinek. Potem te wyspy, może jeszcze Ryga do wyzwolenia, no i Wenecja. I będziemy kończyli wojnę, myśleli potem już, jak tę gierę wygrać. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.